Akcja Czysta Odra będzie realizowana po raz trzeci. KPWK, podobnie jak w poprzednich edycjach, dołącza do wydarzenia i będzie odpowiadać za odcinek rzeki od Nowej Soli do Słubic. Inicjatorem akcji jest znany podróżnik Dominik Dobrowolski, który od lat działa w kierunku ochrony rzek i wód. Nasza spółka ma przyjemność po raz trzeci koordynować działania tej ogólnopolskiej akcji. Zbieramy zgłoszenia grup tutaj zgromadzonych na odcinku Odry tak jak Pan wspomniał od Nowej Soli do Subic. Zainteresowanie samą akcją jest bardzo duże. Zanim ogłosiliśmy nabór już mieliśmy sporo zapytań czy ta akcja w tym roku będzie kontynuowana. Po pierwszym dniu ogłoszenia, że zbieramy zapisy, zgłosiło się 10 grup. Z roku na rok liczby, o których mówią uczestnicy akcji, są zatrważające i większe. Mimo wydawałoby się większej troski o ekologię czy szeregu akcji i wydarzeń ekologicznych, ciągle jest wiele do zrobienia. Nie wszystkie śmieci trafiają bezpośrednio do rzek. W ubiegłym roku w akcji czysta odra zebraliśmy 150 ton odpadów. Ten wynik jest przerażający i właśnie to on kazał nam kontynuować tę akcję, te działania i promocje, właśnie, bo tutaj największy nacisk jest położony nawet nie na samą czynność sprzątania tych brzegów rzeki, ale właśnie na to, żeby uświadamiać jak dużym to jest problemem. Już teraz można zgłosić swój akces do wydarzenia. Masz ciekawy pomysł i grupę znajomych, z którymi chcesz posprzątać kawałek rzeki, do rzecza lub jakiegoś innego zbiornika wodnego w okolicy? Zgłoś się do koordynatora. Zgłoszenia wysyłamy na adres e-mailowy w. Ten adres jest dostępny na naszych e mediach społecznościowych na koncie facebookowym spółki KPWK, tam są wszystkie dane kontaktowe. O szczegóły można również dopytywać pod numerem telefonu 661 068 040. Najliczniejsze i najbardziej zorganizowane grupy mają szansę na zdobycie mikrograntów. Mamy na rzeczy. Tej akcji do rozdania 25 mikrograntów. Są to nagrody finansowe w wysokości 500 zł, fundowane przez Bank Kredyt Agricole Polska oraz Europejski Fundusz Leasingowy Wiedza i Biznes. Akcja Czysta Odra zaplanowana jest w terminie od 26 kwietnia do 5 maja. Po serwisie zapraszamy na rozmowę z koordynatorem akcji Czysta Odra z ramienia KPWK na odcinku od Nowej Soli do Słubic, Wojciechem Kliszewskim które opowie o zbliżającym się wydarzeniu, licznym odzewie zróżnicowanych grup, które już zapowiedziały swój udział w akcji, a także o możliwości zapisów i szansie na mikrogranty.